Pan Bląski podjął walkę z analfabetyzmem. Nauczył bardzo wielu więźniów czytać. Prowadzi w zakładzie karnym codzienne zajęcia z jogi i medytacji. Pomógł mi uciec od toksycznej żony. Dobrze, Karl, wyrzuć to z siebie. Biblioteka nie jest już tylko cichym miejscem do sztyletowań. Teraz zamiast samogonu, nasi więźniowie zaczęli pędzić kombucze. Nie masz ode mną władzy, Lindo. Jestem z ciebie dumny. Tak bardzo ją kocham. Tak, okej, na Karla już chyba czas. To już wszyscy? Bo nadal niewyjaśniona pozostaje kwestia ucieczki. No więc zaszły pewne nieprzewidziane okoliczności, które nasz świadek na pewno wyjaśni. Jeśli w ogóle się tutaj pojawi. Bardzo przepraszam, pani Walters. Emilu? O, nareszcie! Straciłem poczucie czasu. W każdym razie powołałam pana Wonga na świadka, bo to właśnie on odpowiada za opuszczenie więzienia przez pana Bląskiego. I jestem pewna, że całą tę sprawę po wysłuchaniu go zobaczą państwo w zupełnie innym świetle. Czy mówi coś państwu termin kumite? Mm-mm. Tak więc, jeśli chodzi o ucieczkę pana Bląskiego, nie pozostawiłem mu wyboru. Ale wrócił tutaj zdecydowanie z własnej woli. Oferowałem mu schronienie w Kamartaż. Jest tam naprawdę pięknie o tej porze roku. Jednak nalegał, aby tu wrócić, odsiedzieć swój wyrok i spłacić dług wobec społeczeństwa. Dziękuję. Dzięki. Możesz usiąść tam. Tak więc, jak widać, Emil Bląski został stąd wyprowadzony wbrew własnej woli. I nawet gdy zaoferowano mu wolność, zdecydował się powrócić do swojej celi. Tak nie postępuje zatwardziały przestępca, ale człowiek zresocjalizowany, który pragnie zacząć nowe życie. Słowa pana Bląskiego wydają się przekonujące, ale gdy w niekontrolowany sposób znów zmieni się w abominację, to czy nie stanie się potworem żądnym krwi? Przepraszam, chciałbym słówko, okej? W kilka chwil mogę rozwiać państwa obawy. O nie. Nie waż się tego jedną robić. Sekundkę. Nie, nie, zabraniam. No co? Emil, Emil, nie. Wyluzuj, serio. Emil, nie, proszę. Nie, 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 nie waż się. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Proszę, zachowajcie spokój. Błagam, proszę. Cofnijcie się, nie trzeba. Odsunąć się. O matko, stop, 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 stop. Czekajcie, nie, nie, przemoc nie będzie konieczna. Jak widzicie, w pełni to kontroluję. Wystarczy, Emil! Zmień się z powrotem! Dawaj, no już! Spokojnie, spokojnie, on to kontroluje! Emil! Dobrze, już dobrze, wyluzuj! Okej, proszę wszystkich o spokój. Nie, 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 nie. Proszę, panie i panowie, błagam was o wyrozumiałość. Pan Bląski dał się ponieść entuzjazmowi. On naprawdę nie miał zamiaru nikogo przestraszyć. W zasadzie to dowodzi, że w każdej dowolnej chwili pan Bląski mógł wydostać się ze swojej celi, ale postanowił, że nadal pozostanie w zamknięciu. Jak dowodzą raporty na temat jego pobytu w więzieniu, pan Bląski spędził praktycznie całą odsiadkę, doskonaląc swoją samodyscyplinę, pracując nad osobowością i trenując silną wolę. Tak, aby mógł bezpiecznie wrócić na łono społeczeństwa bez obawy, że kiedyś znowu stanie się potworem terroryzującym ludzkość. Tak więc zasługuje, by stać się wolnym człowiekiem i pożytecznym obywatelem. Dziękuję, pani Walters. Na tym poprzestaniemy. Przedyskutujemy sprawę i wznowimy posiedzenie, gdy tylko uzgodnimy naszą decyzję. I proszę, zorganizujcie mu jakieś ubrania. O, jasne. No a jeśli chodzi o pana Wonga... Wystarczy Wong. Najwyższy czarodziej, mistrz sztuk mistycznych, swego czasu bibliotekarz w Kamartaż. Dobra. Ale wie pan o tym, że dzisiaj przyznał się pan nam do wydostania osadzonego z więzienia, co jest przestępstwem. Na mnie już pora. Woke up this morning, I feel so bad and important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. All the rejected, the last, the lack of respecting themselves, cause people get hectic. They hurt you and make you feel helpless. You, they're too scared to do anything.